Witam Was bardzo serdecznie na portalu wideotesty.pl i zapraszam dzisiaj na recenzję kamery wideo firmy Panasonic model HCX920. Kamera ta jest flagowym modelem w ofercie firmy Panasonic. Wyposażona została w system FreeMOS Pro oraz sensor BSI. W tym modelu nie zastosowano obiektywu firmy Panasonic, lecz bardzo wysokiej jakości obiektyw firmy Leica Dicomar. Obiektyw jest szerokokątny, a kamera posiada także 12-krotny zoom optyczny i 25-krotny zoom inteligentny. Dźwięk może być nagrywany w systemie 5.1 Surround albo w stereo. Jeśli chodzi o surowe dane techniczne, to całkowita liczba pikseli wynosi 38,28 megapiksela, liczba efektywnych pikseli to 8,49 megapiksela, kamera wykonuje także zdjęcia o wielkości 20,4 megapiksela. Kamera poza wyświetlaczem posiada także wizjer optyczny, a z przodu ma umieszczoną lampę błyskową, dzięki której zdjęcia wychodzą całkiem przyzwoicie. HCX920 posiada także odkręcaną osłonę przeciwsłoneczną. Kamerę można także bez problemu zamontować na standardowym statywie. Nagrania zapisywane są na kartach SD, SDHC oraz SDXC. HCX920 jest modelem większym i cięższym od pozostałych kamer Panasonica. Już waga bez akumulatora wynosi około 417 gram. Wróćmy jeszcze na chwilę do obiektywu. Bez wątpienia optyka kamery HCX920 jest najlepszą, jaką miałem okazję testować. Przy samym obiektywie mamy także pierścień, za pomocą którego możemy ręcznie sterować przybliżeniem. Kamera posiada także kilka przydatnych wejść i wyjść. Między innymi możemy podłączyć słuchawki oraz zewnętrzny mikrofon. Jest to wprost nieocenione, jeśli za pomocą kamery chcemy nagrywać wywiady. A teraz przyjrzyjmy się menu. Kamera posiada wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala. Jest to ekran LCD o rozdzielczości 1 152 000 punktów. Jest naprawdę duży i czytelny. Natomiast samo menu bardzo przypomina to znane z innych kamer Panasonica. Odchylanie wyświetlacza wygląda dokładnie tak samo jak w innych kamerach. Możemy go odwrócić do przodu albo złożyć. Wyświetlacze we wszystkich kamerach Panasonica, z jakimi się spotkałem, zawsze były wysokiej jakości. Użytkowanie ich było samą przyjemnością. Także menu programowe jest tak skonstruowane, że nawet bez zaglądania w instrukcje połapiemy się, co jest do czego. W razie czego mamy też pomoc na samym wyświetlaczu. Na bocznym panelu natomiast mamy wejścia mini HDMI, AV, mini USB oraz włącznik kamery. A przycisk OIS służy do wyłączenia hybrydowej stabilizacji obrazu. Akumulator, który dostajemy w komplecie z kamerą, ma pojemność 1250 mAh. Nie jest to co prawda za dużo i starcza na około godzinę nieprzerwanej pracy. Natomiast do kupienia są także akumulatory o większej pojemności. Jak też wspomniałem wcześniej, nie musimy się martwić o otwarcie przesłony. Otwiera się ona elektrycznie. Kamera posiada także lampę błyskową, która przydaje się do robienia zdjęć. Dzięki temu, jak na kamerę wideo, HCX920 robi naprawdę niezłe fotki. Rzućmy jeszcze okiem na główne przyciski sterujące kamerą. Suwak do przybliżania i oddalania obrazu w kamerach Panasonic jest bardzo precyzyjny. Możemy wykonać najazd powoli albo dynamicznie i szybko. Kamera posiada wizjer optyczny, przez co przycisk rekordera został przesunięty na prawą stronę kamery. Nie przeszkadza to jednak w żaden sposób w użytkowaniu i przycisk ten jest łatwo dostępny. Kamera wyposażona jest także w łączność Wi-Fi. Posiada przy tym kilka bardzo ciekawych funkcji. W przeciwieństwie do bardziej uproszczonych kamer Panasonica, w HCX920 mamy bardzo dużo opcji ustawień ręcznych. Natomiast dla amatorów filmowania dostępna jest także bardzo dobra automatyka. W menu kamery znajdziemy także wiele innych ciekawych opcji. Kamera nagrywa obraz Full HD przy maksymalnej prędkości 50 klatek na sekundę. Poza opcją nagrywania w najwyższej jakości dostępne jest także kilka innych ustawień, gdzie zmniejszony jest bitrate. Dzięki temu, jeśli akurat mamy w kamerze kartę pamięci o małej pojemności, będziemy w stanie zapisać więcej nagrań. Do kamer wideo Full HD polecane są karty przynajmniej 6 klasy, najlepiej żeby była to klasa 8 lub 10. Przy okazji warto wiedzieć, że dźwięk możemy nagrywać w systemie 2.0, 5.1 oraz zoom. Rzućmy jeszcze okiem na funkcję Wi-Fi. Dzięki funkcji Wi-Fi każdy tablet lub smartfon może stać się pilotem do kamery.
Podsumowując, kamera Panasonic HCX920 to naprawdę świetny sprzęt. Więcej informacji o tej kamerze znajdziecie na portalu wideotesty.pl. Tam również przykładowe zdjęcia oraz nagrania wideo. Zapraszamy także na nasze forum. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!